Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Cię, widzę bardzo serdecznie. Przypomnę oczywiście o konkursie dla osób wpłacających z kodem Croxy. 15 zł płacasz. No i oczywiście możesz dołączyć do takiego giveawaya na takiego pięknego flipa. Piękna meczka 1200 złotych, koszt tych nagród, no i oczywiście link w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Możesz sobie do tego giveawaya dołączyć, więc zapraszam serdecznie. Jak oczywiście są pełnoletnim jesteś i chcesz sobie doładować i odebrać dwie skrzynki na Star za free, 10% więcej, no i oczywiście wziąć możliwość sobie w tym, znaczy możliwość wzięcia udziału w tym giveawayu, no to klikasz właśnie tutaj zielony plusik, no i jakbyś chciał sobie blikiem załadować, no to tutaj właśnie chodzi Croxy przez Bikes, no i oczywiście tak jak wspomniałem, 10% więcej, dwie skrzynki na start za free dla nowych użytkowników, a my jako już mamy 8 koła, no to próbujemy tutaj coś za te 8 koła zakręcić, tak żeby wyjść na plus. No nie zawsze mi się to udaje, no jestem szczery tutaj z widzem, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten szczęśliwy dzień. 4000 zł koszt tej bitwy pierwszej dzisiaj, tutaj same skrzyneczki. No nie wiem jak ją czytać, jak ktoś wie jak ją czytać, tą nazwę tej skrzynki, no to napiszcie w komentarzu, bo ja naprawdę, no odkąd nagrywam na Casehugu i ta skrzynka się pojawiła, to ja totalnie nie mam pojęcia jak tą nazwę się czyta. Więc zobaczmy, 159 zł USP, no tutaj no słabo, bardzo słabo tak naprawdę te dwa pierwsze otwarcia. Ta MK coś jeszcze jest warta, tak, no ale jest to dalej minus, biorąc pod uwagę koszt tej skrzynki. No i czy to będzie w ogóle bitwa, gdzie tu nic dosłownie z tej skrzynki nie poleci? No jeżeli tak, no to będzie mi naprawdę smutno i będę zawiedzony, że tutaj naprawdę totalnie nic się nie wydarzy. No stary, 1000 zł już tutaj prawie taka skrzynka, a tutaj łącznie będzie no z ile? No 2900, więc to jest naprawdę bardzo duży minus, ale jeszcze sobie przed dalszym otwieraniem skrzynki battle odbiorę tutaj daily skrzynki, które no oczywiście możemy sobie codziennie otwierać, jak dany level biliśmy. Otworzymy sobie Challengera i zobaczmy, co tutaj z niego dostaniemy. Jest Blend the Water za 200 zł. Następna skrzynia tutaj Master, tutaj nam wypada stówka, no i nie będzie jeszcze jedna tutaj Diamond i tutaj dostajemy 28 zł, więc myślę, że no spoko odebrać sobie za free codziennie. No i oczywiście jak gramy na stronie, no to możemy sobie level zdobywać i za dany level te skrzynieczki właśnie możemy sobie odbierać codziennie za free, więc naprawdę spoko opcja. No i również co chciałem powiedzieć, że cashback też można bijać oczywiście, grając na stronie, otwierając skrzynki i robiąc battle, no i ten cashback możesz sobie w dowolnym momencie odebrać. My lecimy dalej ze skrzynką Skull Rider, może teraz 5 takich skrzyneczek, do tego 2 razy Tortuga, no i niech będzie tutaj In Love, tylko no właśnie, czy będzie Alin? No to będzie Alin wtedy, no dobra, no to bez tej skrzyni In Love, zobaczmy, 3000 zł, taka bitewka, druga szansa dzisiaj, żeby pokazać, że umiemy wyjść na plus, więc proszę, skrzyneczko Skull Rider, pokaż swoje umiejętności, czy faktycznie tutaj możemy na skrzyni coś zdobyć ciekawego, no jakiś może nożyk, jakiś właśnie Huntsman Tigertów przeleciał, no więc fajnie by było go zdobyć w otwarciu jakimś kolejnym. Mamy nowego Glocka, nowy Glock 357, no dobra, no mam przewagę, ale co z tego, jak koszt bitwy to jest aż 3000 zł starych, to jest naprawdę no dużo do nadrobienia, tak, nie poleciało żadne takie uniesienie się wyższe, tak, no tutaj te skiny naprawdę bardzo przeciętne i jeszcze jest szansa w ogóle, że tą bitwę, no właśnie, że tą bitwę przegramy i to dość mocno jak się okazuje, nią przegramy, no chyba, że tutaj ostatnio skrzynia rzuci odpowiednik, no tutaj no nic stary, nic nam dzisiaj nie wychodzi, zostało mi 1658 zł i za to trzeba się już naprawdę postarać, żeby z czegoś takiego ugotować tutaj jakiś konkretny profit, dlatego rzucę po prostu skrzynkę Poker V3, niech to będzie bitwa na 3 osoby, niech to będzie bitwa klasyczna, no wierzę, że tutaj, znaczy no, czy wierzę? No tak naprawdę nie mam wyboru, no bo muszę zaryzykować, a jeżeli nie zaryzykuję, no to właśnie, no nie będę mógł nawet tutaj tej rękawicy podjąć i no i tak w sumie nie dałoby to nic, tak? Ej, czekaj, bo ja to wygrałem, ty i odru... Ej, co? Wygrałem i odruchowo sprzed... Co tu się wydarzyło? Czemu mój nóż był... Dobra, no... Never mind, wygrałem, więc jeszcze jakkolwiek się trzymamy przy życiu. Ja tu już chciałem kończyć film, a tu się okazało, że bitwa wygrana. No dobra, no to niech będzie Golden Dragon i możemy sobie jeszcze coś za 500 tutaj na podbitkę taką delikatną zarzucić. Między innymi tutaj ta skrzynia się mieści oczywiście w naszych kategoriach cenowych. No i bitwa na 4. Niech to będzie bitwa Underdog. Coś tak kurczę czuję. Albo nie, zróbmy inaczej. Weźmy Trip Share. Ja coś czuję, że tutaj któryś z nas dostanie jakiś mocny banger.
z tej skrzynki Golden Dragon, więc zobaczmy. I to byłem ja, tak? Znaczy, choć, nie, 1700 tutaj, więc okej, okay. No powiem tak, no bitwę bym raczej przepierdzielił, ale tak to, wszyscy dostajemy taką samą wartość i jest to minus, dosyć taki nawet spory minus. Dobra, ja już tutaj nie wiem co robić, naprawdę. Ja próbuję na wszystkie możliwe sposoby, jakie znam, tutaj, że tak powiem, wyjść na plus, no ale kurczę, no nie wiem, no... Mam nadzieję, że teraz ta bitwa, którą zrobię na 4 osoby i będzie ona w normalnym trybie, tak? Nie, że na jakiejś podrabiańce. Będzie to bitwa na skrzynkę Sushi Master, będzie to bitwa na 4 osoby i będzie to bitwa Underdog, więc jest to chyba ostatnia bitwa. No chyba, że udało nam się to wygrać. Oczywiście liczymy na jak najgorszego skina. Wygrałem. Patrz to. Kto jest królem comebacków, stary? Kto jest królem comebacków? 6600. Powiem tak, tworzę w tym momencie bitwę na 2 osoby. Jeżeli tą bitwę na 2 osoby wygramy, to no to będzie super, tak? I jesteśmy naprawdę w stanie tutaj jeszcze dużo zamieszać. Zróbmy coś takiego, 6400, tyle mamy jak najbardziej. No i tak jak powiedziałem, będzie to bitwa na 2 osoby, tryb normalny, więc liczymy tym razem na jak najlepsze itemy, standardowo. Bot Bati i zobaczmy, 6400 w puli, oczywiście wartości skrzynek, pierwsze otwarcie, mamy kosę, ale czy to będzie aż tak wartościowa kosa w porównaniu do TM-ki? No właśnie, jest to różnica niewielka i przede wszystkim jest to duży minus. Tutaj 1000 zł na naszym koncie, ostatnia skrzynia, która kosztuje 2400 i czy ona tutaj coś zagotuje? No jest skeleton, jest to 3400, ale overall, no właśnie, czy to będzie profit? No jest to jakiś profit, trzeba sobie powiedzieć. Właśnie, dajemy się 400, dostaliśmy 7500, więc no 1000 jest to na plus. No nie ukrywam, że liczyłbym na jedno jeszcze takie mocniejsze uniesienie, tak? Ja nie chcę po 1000 zł wychodzić, tylko naprawdę chciałbym tak solidnie tutaj dostać skinkiem, więc no nie będą 3 skrzynki casehold, czy na coś takiego możemy sobie pozwolić jak najbardziej. Jeżeli ta bitwa jeszcze tutaj, jeszcze zaufajcie wujowi, wuja wie co robi, serio, 100% legit no scam. 2400, pierwsza skrzynia casehold, która zacznie dobrze dla nas. 2000, 1700, okej. Okay. Survival Knife Fate, kolejne otwarcie, sztyleto, to też jest mniej więcej tutaj, no 500 straty, tak? Ale to dalej jest, ej, to jest 30 zł przewagi, ale ten sztyleto, no, to jest 2200 i w tym momencie 10 koła, okej. Okay. 10 koła jest to kwota, która mnie satysfakcjonuje, dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siemano.